Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu online, a dzisiaj temat mega gorący. Będziemy rozmawiać o inwestycjach w udziały w nieruchomości i będziemy rozmawiać też o błędach, jakie popełniają inwestorzy, ale nie tylko inwestorzy, kiedy kupują i sprzedają udziały. Słuchajcie, zapowiada się dosyć mocno merytoryczny wieczór. Liczę na szereg waszych pytań. Zachęcam oczywiście do aktywnego uczestnictwa. Napiszcie tradycyjnie na czacie, kto z nami jest, skąd jesteście i też napiszcie, czy już macie ze sobą może jakieś transakcje związane z kupnem udziałów, ze sprzedażą, albo czy mieliście jakieś takie tematy, jak na przykład znoszenie współwłasności i ogólnie czym się zajmujecie, to ja też postaram się case'y, które będziemy dzisiaj poruszać, dostosować do tego, co robicie w waszej praktyce zawodowej. No i oczywiście tradycyjnie pytajcie, komentujcie, temat jest dosyć trudny, także też absolutnie proszę tutaj, żebyście nie bali się zadawać jakichkolwiek pytań, także naprawdę śmiało, ten wieczór jest dla was i wyciągnijcie z tego maksa. No dobra, widzę znajomych na czacie już, ale też i sporo osób, jak spojrzałam na listę uczestników, którzy się zapisali, to są osoby zupełnie nowe, także mega się cieszę, że interesuje was ten temat, że chcecie robić flipy na udziałach, flipy na stanach prawnych, chcecie się tego nauczyć, bo jest to jak najlepiej, ja przynajmniej tak uważam, że jest to jedna z najlepszych opcji, żeby czerpać dochód z nieruchomości, właśnie z udziałów w nieruchomościach, a jednocześnie działać na takim trochę mniej konkurencyjnym rynku. Także to co? Żeby nie przeciągać, startujemy. Ja tutaj sobie włączę prezentację, która będzie dzisiaj przewodnikiem naszego spotkania, dlatego że ten temat jest tak szeroki, że a jak wiecie, ja bardzo dużo lubię mówić, też mam tak dużo case'ów na co dzień, że moglibyśmy to wszystko omawiać, myślę, że spokojnie do rana albo i jeszcze kilka dni dłużej, ale dzisiaj przygotowałam dla was to, co najbardziej lubicie, tylko czyli takie samo mięso, no i też oczywiście czekam na pytania. No dobra, no to działamy. Słuchajcie, mój cel na dziś to taki, żeby pokazać wam, no, przy takim naszym krótkim spotkaniu, ale trochę taką metodykę, jak kupować udziały i jednocześnie jak unikać błędów, bo jednak to nie są takie typowe inwestycje, to nie są takie najłatwiejsze transakcje, w związku z tym no, trzeba też trochę inaczej do tego podejść niż do takiej typowej sprzedaży. Ale widzę, że tutaj na czacie piszecie, że też sporo osób się tym zajmuje. Widzę, Łukasz zajmuje się skupowaniem udziałów w mieszkaniach, sprzedawałeś tak takie mieszkania. Też widzę, jest z nami Gosia, która też zajmuje się skomplikowanymi tematami. Jacek jest, także bardzo mi miło. O, jest Artur, także super, super, że też dużo osób, które już działają na tym rynku, są to zaawansowani gracze, też chętnie uczestniczą w tych spotkaniach, także też jeżeli macie na przykład jakiś ciekawy case, no to podzielcie się z nami i też możemy o tym podyskutować. Tutaj widzę Adam, jeszcze początkowy etap, tak, bez znoszenia jakiejś współwłasności i w ogóle współwłasności, ale warto się tego nauczyć. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, no i moim celem właśnie na dzisiaj jest to, żebyście też wiedzieli, jak krok po kroku poruszać się w tej dosyć skomplikowanej materii, no i też oczywiście jak to robić, żeby
po prostu czerpać z tego zyski, tak? No oczywiście najlepszym sposobem na to jest na początek nabycie wiedzy, no bo tutaj bez odpowiedniej wiedzy po prostu można zaliczyć niezłą wtopę tak zwaną, ale po to są właśnie między innymi takie spotkania, żebym Wam mogła podpowiedzieć, jak tego uniknąć. Okej, no dobra, no i teraz tak, krótko tylko Wam powiem, jak będzie dzisiejsze spotkanie wyglądało, żebyśmy to sobie uporządkowali. Więc tak, jeżeli dacie radę wytrzymać do końca, a myślę, że będzie na tyle interesująco, że tak też się stanie, to na koniec zrobimy sobie taką sesję pytanie-odpowiedź. Ja oczywiście razem tutaj z moim zespołem, który jest ze mną, te pytania będziemy zbierać, monitorować i postaram się odpowiedzieć na oczywiście wszystkie te pytania, ale gdyby się okazało, że na przykład jakieś pytania będą z trochę innej dziedziny, to najwyżej sobie odłożymy to na inny temat webinaru, albo po prostu zrobimy tak, że odpowiemy Wam mailowo, ale koniecznie wpisujcie w trakcie tej mojej prelekcji te pytania, a jeżeli zauważę, że jest jakieś takie, które jest właśnie stricte związane akurat z tym, co w danym momencie mówię, no to też postaram się to wyłapywać, ale z reguły jesteście mega aktywni, więc wybaczcie, jeżeli gdzieś tam któreś pytanie przegapimy i wtedy koniecznie upominajcie się, ok? No i na koniec właśnie zrobimy takie podsumowanie, to będzie czas na właśnie odpowiedź na te wszystkie pytania. Dostaniecie też oczywiście link do pobrania tej prezentacji, też do zapisów na nasz newsletter. Wszystko będzie tutaj mój zespół zamieszczał w komentarzach. Oczywiście też przedstawimy Wam oferty na skorzystanie z naszych usług, tak żebyście mogli jak najszerzej sobie też tą wiedzę później w praktyce wykorzystywać albo poszerzać, tak, oczywiście dla osób zainteresowanych. No dobra, no to co, no to ciśniemy, no ale też chciałam Wam powiedzieć, bo bardzo w ogóle jestem Wam wdzięczna, że tak chętnie uczestniczycie w tych webinarach, mamy coraz więcej osób, coraz więcej zapisów, no i też dlaczego to szkolenie w ogóle jest trochę inne, bo ja wiem, jak wyglądają szkolenia na rynku i oczywiście część jest świetnych, tak, i sama w nich uczestniczę, natomiast często jest tak, że na szkoleniach opowiada się tylko o tym, o takiej trochę sferze, można powiedzieć, marzeń. I tutaj wybaczcie, bo ja dzisiaj nie będę mówiła, że te inwestycje w udziały są dla wszystkich, nie będę Wam opowiadała tego, że jak nie ma się wiedzy, a to wystarczy mieć, nie wiem, 20 czy 30 tysięcy i zarobi się jakieś nie wiadomo jakie miliony w szybkim czasie. Może tak się zdarzyć, tak, ale to na zasadzie tak zwanego farta, natomiast po prostu powiem Wam, jak ja to widzę, jak ja to robię, jak robię to z moimi klientami. Zachęcę oczywiście do tego, żebyście weszli w ten biznes, bo co by nie mówić, to jest biznes, tak? Nie bójmy się mówić tego, że flipy to jest po prostu biznes, to jest obrót nieruchomościami, jest to jak najbardziej legalne. Nie widzę w tym nic złego, żeby to było jakkolwiek nieetyczne, chociaż takie głosy się teraz pojawiają. Oczywiście może być, jak każda inna działalność, niemniej jednak, no jeżeli jesteście tutaj, to zakładam, że czy to będąc pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, czy fliperem, czy zarządcą, czy deweloperem, czy po prostu inwestorem pasywnym, no to chcecie też czerpać dochody z tych nieruchomości i dlatego chcecie się tego wszystkiego nauczyć i to będę chciała dzisiaj Wam powiedzieć, ale jednocześnie też z racji tego, że ja zajmuję się głównie teraz takimi właśnie trudniejszymi transakcjami, trudnymi tematami, no to też uczciwie Państwu powiem, że to wcale nie jest biznes dla każdego, dlatego że to są tematy bardziej skomplikowane, wymagające tego, żeby no bardziej się zaangażować, ale też zdobyć wiedzę nie tylko taką teoretyczną, akademicką,
akademicką. Ona oczywiście jest potrzebna, ale z całą stanowczością stwierdzam, że ona nie wystarczy. Musicie mieć kogoś, kto pokaże Wam też, jak w praktyce wyglądają te transakcje, bo one wyglądają zdecydowanie inaczej. I chociażby, żeby tutaj tak nie opowiadać tylko tak teoretycznie, bo tego nie znoszę, jak wiecie, no to chociażby takim elementarnym przykładem jest to, że na przykład taką klasyczną transakcję kupna czy sprzedaży nieruchomości, gdzie stan prawny jest uregulowany, gdzie jest to na przykład odrębna własność albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, no to z reguły kupujemy tak, że idziemy na akt notarialny, no i załóżmy kupujący płaci pieniądze, no i wtedy przekazuje się klucze, jest przekazanie posiadania. No a tutaj w przypadku, kiedy będziecie dokonywać transakcji związanej z kupnem udziałów, pierwsza podstawowa rzecz, którą sobie trzeba na zawsze zapamiętać, że tutaj robimy to zupełnie inaczej, dlatego że tutaj najpierw obejmujemy w posiadanie, jeżeli oczywiście kupujemy udział, który jest związany z posiadaniem nieruchomości, i dopiero wówczas przenosimy własność tego udziału. Już mówię dlaczego. Pewnie większość osób, które tutaj no, są z nami, no to już wie, bo albo byli u mnie na szkoleniu, albo po prostu to robicie, ale dla przypomnienia, robimy to głównie dlatego, że jeżeli na przykład zdarzyłaby się taka okoliczność, że kupimy sobie udział w nieruchomości i jakiś inny współwłaściciel wejdzie do lokalu, który my pierwotnie tak mieliśmy objąć w posiadanie w ramach właśnie tego udziału, który kupujemy, no to co do zasady takiego współwłaściciela nie będziemy mogli usunąć stamtąd, eksmitować z tego względu, że nie da się współwłaściciela po prostu tak jakby wyrzucić, powiem brutalnie, z nieruchomości, dlatego że on właśnie posiadając nawet ten najmniejszy udział, najmniejszą tą ułamkową własność nieruchomości, no to on jest uprawniony do korzystania z tej nieruchomości jakby jak właściciel, i oczywiście są pewne wyjątki, gdy zrobiony jest tak zwany podział do korzystania i my nabywamy udział i wstępujemy tak jakby również w te prawa tego podziału do korzystania, natomiast jeżeli tego nie ma i taki numer by ktoś zrobił, a to się zdarza, no to po prostu możecie dokonać zakupu tak zwanego pustego udziału, zapłacić za coś i będziecie mieć tylko i wyłącznie wpis w księdze wieczystej, że tak, no jestem współwłaścicielem, natomiast no za dużo korzyści z faktu bycia takim współwłaścicielem może nie być, dlatego już widzicie na pierwszy rzut oka, że te transakcje po prostu robi się nieco inaczej. I tutaj bardzo często też będziemy korzystać właśnie z umów przedwstępnych, wpłacamy zadatek, obejmujemy w posiadanie i dopiero wówczas dokonujemy przeniesienia własności nieruchomości. Także słuchajcie, działamy. Teraz jeszcze kilka słów o mnie. Co prawda, większość możecie wyczytać w internecie, aczkolwiek nie zawsze są to informacje zgodne z rzeczywistością i z tym, co rzeczywiście robię na co dzień, dlatego że ostatnio w prasie nawet pojawiły się jakieś doniesienia, że jestem deweloperką. Otóż no nie. Taki jest generalnie plan, ale na pewno jeszcze nie teraz, natomiast na tą chwilę nie jestem deweloperką, tak owszem, robię flipy i takie klasyczne, i te na tak zwanych stanach prawnych. Oczywiście moimi ulubionymi transakcjami są udziały i inwestowanie w udziały, ale też właśnie przeprowadzanie klientów przez te transakcje, i to jest właśnie moja główna praktyka zawodowa, że doradzam inwestorom, doradzam deweloperom, fliperom, ale też klientom indywidualnym, którzy po prostu chcą kupić mieszkanie na potrzeby własne, i przeprowadzam ich i przez te takie typowe tematy, ale przez te bardzo, bardzo też skomplikowane. Takim moim korem biznesowym jest oczywiście prawo nieruchomości, ale też zajmuję się takimi tematami jak rozwody, podziały majątków, spadki, działy spadków. Także też w tych sprawach pomagam klientom, reprezentuję. Oprócz tego jestem autorką książek, licznych publikacji,
publikacji naukowych, występuje na wielu konferencjach branżowych, ale i też na znanych dosyć uczelniach. No a moje takie dziecko to mój autorski projekt Akademia Prawa Nieruchomości, już trzeci rok, teraz leci cała edycja tych szkoleń. No jestem z tego mega dumna, dlatego że moi absolwenci naprawdę no, osiągają mega sukcesy na rynku nieruchomości. Niektórzy z nich występują już u mnie jako prelegenci, także jest to potwierdzeniem tego, że to co robię to rzeczywiście ma sens i daje ludziom realną wartość, także w tych obszarach do współpracy oczywiście zapraszam. Okej, no to tyle o mnie, więcej gdyby były jakieś pytania, to oczywiście piszcie. No i teraz tak, żeby w ogóle zacząć rozmowę na temat tego, dlaczego zajmować się tymi udziałami, w ogóle często piszecie do mnie, czy do osób z mojego zespołu, dlaczego akurat udziały, dlaczego trudne nieruchomości, czy nie lepiej robić te typowe, no to ja od razu Wam powiem, że my też te typowe bardzo chętnie robimy, tak? I jeżeli znajdziemy nieruchomość za dobrą cenę, która nie jest przeszacowana, w dosyć dobrej lokalizacji, dlatego że ja nie jestem fanką ładowania się w jakieś takie lokalizacje niepewne, wolę zapłacić więcej, a jednak mieć nieruchomość dobrze zlokalizowaną, bo tutaj taka nieruchomość zawsze się broni, tak? Nawet w przypadku jakichś dziwnych zawirowań na rynku, no to jeżeli, nie wiem, no, padnie sprzedaż, bo tak się może zdarzyć, no teraz co prawda nie ma takich prognoz, no ale to zawsze taką nieruchomość można wynająć, także ja pomimo tego, że gdzieś tam też jestem fanką tych trudnych nieruchomości, to jednak to ryzyko lubię minimalizować, ale też te właśnie typowe nieruchomości chętnie kupujemy, ale też mamy agencję nieruchomości, która pośredniczy w sprzedaży, kupnie, wynajmie, najmie nieruchomości w zamianach i to też są takie typowe mieszkania, tak? Także też mamy tutaj duże doświadczenie i oczywiście działamy na tym rynku, natomiast dlaczego te trudniejsze transakcje, dlaczego ja widzę, że tutaj jest potencjał i szczególnie tych udziałów? No dlatego, że jak spojrzymy na rynek, to pomimo tego, że no gdzieś tam prawda, ta działalność fliperów jest taka no teraz napiętnowana, no to jednak też no, chyba zgodzicie się ze mną, że rzeczywiście osób inwestujących w nieruchomości, zajmujących się obrotem nieruchomościami jest bardzo dużo, jest bardzo wielu pośredników. Jest ciężko znaleźć dobrą ofertę, dlatego że też te nieruchomości no teraz bardzo się sprzedają co chwilę, a to jakieś preferencyjne kredyty, za chwilę będzie kolejny, więc ceny idą w górę, ale też ludzie mają opcje większe nabywania tych nieruchomości, dużo osób kupuje inwestycyjnie, dlatego że jak wiemy, no te nieruchomości, co by nie mówić, są jedną z najbezpieczniejszych lokat kapitału, no ile nie popełnimy jakichś tam, prawda, elementarnych błędów. No ale no w związku z tym no, jakby to inwestowanie jest trochę bardziej problematyczne, no i też te ceny nieruchomości poszły mocno w górę. No i żeby wejść w ogóle w ten biznes flipowy, no to też jednak ten próg wejścia nam się znacznie podniósł, a jednocześnie zarobek na takim flipie aż tak dużo nie wzrósł, wręcz jestem chyba tutaj skłonna powiedzieć, że został na tym samym poziomie. No, jeśli chodzi o inwestowanie w najem, no to też trochę te stopy zwrotu, nawet nie trochę spadły, no bo jeżeli mamy tak wysoką cenę nieruchomości, no to czynsze najmu aż tak nie wzrosły, no to rzeczywiście na to, aż jak ktoś mówi, no ta nieruchomość się zwróci, tak, no to trzeba dosyć długo czekać. No i to mnie skłania ku temu i zresztą moich klientów też, no i moich absolwentów, żeby po prostu popatrzeć tam, gdzie właśnie tych konkurentów aż tak wielu nie ma, gdzie te transakcje może są trochę trudniejsze, trochę trzeba bardziej no,
posprawdzać stan prawny czy stan faktyczny nieruchomości, ale jednocześnie nie konkurować z osobami, które na przykład kupują nieruchomości na potrzeby własne, no i one są, i te osoby są po prostu w stanie dużo więcej zapłacić, chociażby dlatego, że nie wiem, obok jest kościół, czy na przykład przedszkole, czy mieszka ciocia albo babcia, tak? A dla nas, dla osób, które chcą po prostu zarabiać na nieruchomościach, to no po prostu może się to niekoniecznie już opłacać, tak? I dlatego, jeżeli mamy odpowiednią wiedzę, ale tu podkreślam, tylko wtedy, kiedy mamy odpowiednią wiedzę i też mamy kogoś, kto będzie was wspierał przy tych transakcjach, jeśli robicie to na przykład pierwszy, drugi czy trzeci raz, bo trzeba się tego jednak nauczyć, to musicie mieć kogoś takiego, kto też w praktyce powie, jak to wszystko przeprowadzić, no to jak najbardziej tutaj polecam otworzyć się ogólnie na te takie bardziej trudne tematy, ale przede wszystkim na udziały w nieruchomościach. Dlaczego? Dlatego, że potencjał inwestycyjny tych udziałów jest przeogromny i próg wejścia do inwestycji jest bardzo mały. Czasami osoby zgłaszają się do nas, że chcą sprzedać swój udział nawet za kilka tysięcy złotych albo, uwaga, kilkaset. No i powiecie, no jak to, co to jest w ogóle za jakieś bzdura, tak, że ktoś chce sprzedać udział w nieruchomości na przykład za 1500 zł. A już wam tłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Mamy na przykład takie historie, że dzwoni klientka i mówi, to w zasadzie nie ma tygodnia, żeby coś takiego do nas nie trafiło, czy to do biura nieruchomości, czy do kancelarii, że ktoś dzwoni i mówi, kurczę, mam udział w nieruchomości, tak? Nabyłem coś w drodze spadku. Wczoraj nawet dzwoniła klientka i mówi, no taka sytuacja, zmarł ktoś z rodziny, tak, nabyłam udział w nieruchomości w spadku razem z moim rodzeństwem, no jest kłopot, bo nie wiemy na przykład, czy ten udział nie jest zadłużony, co robić, tak, wolałbym się tego pozbyć, albo na przykład ktoś jest za granicą i też bardzo częsta sytuacja, dzwoni ktoś i mówi, no kurczę, pani mecenas, no ja bym jednak wolał się tego pozbyć, bo ta nieruchomość, ja nigdy nie wrócę na przykład do Polski, cały czas przychodzą do mnie jakieś pisma, a to ze spółdzielni albo od zarządcy, że trzeba jakieś remonty robić, no i ja w ogóle tego nie chcę, tak? I jak pytamy o cenę, no to ludzie czasami nawet mówią, nie, proszę to zabrać w ogóle ode mnie, ja nie chcę za to żadnych pieniędzy, tylko nie chcę w ogóle mieć nic wspólnego, czasem mówią wprost, z rodziną, z moją, z byłym mężem, z siostrą, z bratem, jest to dla mnie problem, tak? Bo bycie współwłaścicielem to owszem, szereg korzyści, o których sobie powiemy, ale to też również konieczność partycypowania w kosztach utrzymania chociażby takiej nieruchomości. I często jest tak, że na przykład jeżeli ktoś nabywa udział w kamienicy, no to z jednej strony można sobie powiedzieć, dobrze, ale super, tak, jest udziałowcem w kamienicy, w centrum na przykład Krakowa i to nie wiadomo, jakie pieniądze za to dostaniemy. Owszem, może tak się zdarzyć, ale zdarza się też tak, że na przykład takie nieruchomości wymagają tego, żeby poczynić ogromne nakłady, czyli ogromne pieniądze muszą zainwestować współwłaściciele, bo na przykład utrzymywanie nieruchomości w danym stanie grozi katastrofą budowlaną. Mało tego, jest kolejna kwestia, jeżeli jesteśmy współwłaścicielami w nieruchomości, no to też no, różnych możemy mieć współwłaścicieli, no i na przykład za zobowiązania podatkowe współwłaściciele odpowiedzialni są solidarnie. No i teraz zdarza się tak, że no na przykład oni tych podatków pozostali tak nie płacą. Ktoś w ogóle jakby zajmuje się
zupełnie czymś innym, innym biznesem, nie chce doprowadzać do zniesienia współwłasności, no i krótko mówiąc, chce się pozbyć problemu. Co jest jeszcze istotne? Żebyśmy się tutaj nie zafiksowali, że te udziały to są tylko udziały w kamienicach, bo często tak jest. Udziały, owszem, są w kamienicach i to mogą być bardzo rentowne inwestycje. Jeżeli znajdziemy udział, zrobimy dobre due diligence i uda nam się to kupić, ale również to są, słuchajcie, są udziały w gruntach. To jest super temat. Podczas warsztatów, które prowadzimy, mamy jeden moduł właśnie na temat udziałów w gruntach, też w ramach Akademii Prawa Nieruchomości mamy jeden cały w ogóle zjazd poświęcony flipom na gruntach, ale też właśnie na udziałach w gruntach prowadzi ten zjazd Radek Musiał razem ze mną, a tutaj w trakcie właśnie tych warsztatów z udziałów też to omawiamy, no bo to jest super, dlatego że możemy sobie kupić udział na przykład w jakiejś działce, no i nie mamy tego tak zwanego czynnika lokatorskiego, gdzie też no, czasami z tym, jak wiemy, bywają poważne problemy co do możliwości objęcia w posiadanie. To też oczywiście udziały w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, tutaj to mogą być i duże mieszkania, i domy, ale to może być też na przykład udział w kawalerce i warto też na takie tematy się otworzyć. Okej. Okay. No i co? No i teraz ktoś powie, no dobra, ale te udziały, bo często tam też właśnie jak dostaję wiadomości, czy na jakieś zapytania, tam, jeśli chodzi o szkolenia, to o Boże, no ale te udziały to takie skomplikowane, to trzeba, nie wiadomo, mieć jaką wiedzę prawniczą i tak dalej. Oczywiście trzeba mieć wiedzę, ale do tradycyjnych transakcji też trzeba mieć wiedzę, żeby robić to zawodowo i żeby na tym po prostu zarabiać, to jak z każdym biznesem. Natomiast to absolutnie nie da się tak, jakby, tak stwierdzić, że to jest tylko dla osób zaawansowanych. To jest dla osób ambitnych, które chcą dużo zarabiać i chcą się tego nauczyć, ale to też co więcej, to wcale nie jest tak, że to są inwestycje jakieś długofalowe, bo jeżeli dobrze zbadacie strukturę współwłasności i na przykład wybierzecie sobie chociażby, tak jak wspomniałam, udział w kawalerce, że będziecie kupować i na przykład macie niewielu współwłaścicieli, później dojdziecie do tego, żeby no tą współwłasność znieść, no to może się okazać, że to zajmie tyle samo czasu, co taki typowy flip, czyli 2 czy 3 miesiące, bo wielokrotnie jest tak, że jeżeli to wy wejdziecie w ogóle do tej współwłasności, to odpadnie ten czynnik emocjonalny, no i po prostu się, krótko mówiąc, dogadacie tak z innymi współwłaścicielami i na przykład wszyscy sprzedacie razem i wszyscy będą zadowoleni. To są w ogóle tematy, które najczęściej robimy. Natomiast to jest oczywiście no, jakby temat dla fliperów, dlatego że teraz fliperzy, których obsługujemy, ciągle narzekają tak, że jest tak drogo, próg wejścia duży i tak dalej. No oczywiście są też tacy, co potrafią bardzo dobrze wyszukiwać okazje i takie tematy też są. Natomiast rzeczywiście jest trochę trudniej. Natomiast no dla tych osób, które rzeczywiście chcą generalnie doprowadzić do tego, żeby kupić nieruchomość taniej, no to jest ekstra opcja, ale to jest też super opcja dla pośredników. Dlaczego? Dlatego, że no ja wiem, jak jest na rynku nieruchomości, sama mam swoją agencję, oczywiście jakby ja tej agencji tak no sama nie prowadzę, prowadzi to Piotrek Turalski, no ale jesteśmy razem wspólnikami, on zajmuje się agentami, no ale też no, masa tematów mają takich, że ktoś przychodzi i mówi, chce sprzedać swój udział w nieruchomości. No i oczywiście to są fachowcy, to jest zespół agentów, którzy po prostu się na tym mega znają, ale tutaj jest o tyle to fajne, że na przykład do naszej agencji nieruchomości, do Piotrka, do Pawła, czy do Oliwii, czy Maćka, tak, którzy się zajmują tymi udziałami u nas, no to ludzie sami dzwonią, nie ma tych takich zimnych tak zwanych telefonów, których pośrednicy nie lubią, no bo po prostu osoby, które mają ten kłopot ze współwłasnością, czy w ogóle z trudną nieruchomością, wiedzą, że ci agenci się na tym znają, tak, w razie czego też no, są mecenasi, którzy mogą tutaj udzielić wsparcia. No i też
no to jest trochę taka nisza, tak? Dlatego warto też, żeby pośrednicy nabyli taką wiedzę, no bo wtedy rzeczywiście no, ta specjalizacja się broni i można też pracować na dużo wyższych wynagrodzeniach. Także serdecznie tutaj pośredników zachęcam. No i oczywiście sourcerzy. Jest bardzo duża grupa osób, które są zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomościach, także też tu jak najbardziej można działać. No i też to jest temat dla każdego, kto nie ma pieniędzy na to, żeby kupić sobie mieszkanie, czy dom, czy działkę po prostu na takim typowym rynku, bo, no, bo po prostu nie ma póki co na to wystarczającej ilości pieniędzy, a jeżeli się tego nauczymy, no to też często jest tak, że na przykład można kupić na początek udział w nieruchomości i wraz z tym udziałem może być związane posiadanie, no i można tam mieszkać, tak? Albo taką nieruchomość wynająć, a jednocześnie nie trzeba od razu wykładać kilkaset tysięcy złotych, tak? Także dlatego tutaj, jak widzicie, tu bardzo szerokie grono jakby osób może z tego skorzystać. No i teraz, żeby powiedzieć sobie, no dobra, no ale o co to chodzi, tak? Skąd to w ogóle się biorą te udziały, że to jakiś taki kosmos trochę jest. Tutaj ostatnio wszyscy gdzieś tam śledzą działania pana Zaorskiego i udziały zaczęły się kojarzyć z Złotą 44, z epickim flipem, że to w ogóle jedno mieszkanie zostanie rozczłonkowane na, nie wiem, kilkuset czy nawet większą ilość współwłaścicieli, co to jest takiego, tak, co to w ogóle daje. No i oczywiście to jest jakby, no to też jest jakaś tam opcja, tak? Natomiast no to jest zupełnie co innego niż takie typowe transakcje, które są na rynku, dlatego że najczęściej z udziałami będziemy się spotykać, kiedy no, będą miały miejsce takie typowe sytuacje życiowe, jak na przykład rozwód. Ludzie się rozwiodą, no a wcześniej na przykład kupili mieszkanie, dom czy działkę, będąc we wspólności majątkowej małżeńskiej, no to po prostu każdy dostaje swój ułamek, swój udział w nieruchomości i może z nim co do zasady swobodnie dysponować. Dość często jest tak, że dochodzi na przykład do podziału majątku. Też ludzie dostają nieruchomości na przykład w spadku, też później jest dział spadku. Udział też można otrzymać w darowiźnie, może dojść do zniesienia współwłasności i wreszcie taki udział można zasiedzieć. Także jak widzicie, tych opcji, jak można stać się współwłaścicielem, jest całe mnóstwo. No i dobra, i teraz, żeby to sobie wszystko tak jakoś poukładać, postaram się to tak bardzo prosto wytłumaczyć, to musimy no niestety trochę odnieść się do takiej wiedzy lekko akademickiej, ale obiecuję, że będzie szybko i powiedzmy sobie w ogóle, czym jest udział. I żeby to wyjaśnić, no to musimy sobie w ogóle ogarnąć to, jakie są rodzaje współwłasności. I tutaj, żeby nie pomylić, bo może być to na przykład współwłasność łączna, czyli najczęściej dzieje to się wtedy, kiedy ludzie biorą ślub, nie robią żadnych umów majątkowych małżeńskich, tak, nie podpisują tej tak zwanej intercyzy, tylko po prostu ślub, wspólność ustawowa i wszystko jest na zasadzie takiej, że jedno bez drugiego, no co do zasady nic nie może, tak? I jeżeli by na przykład żona chciała mieszkanie sprzedać, no to bez zgody męża tego nie zrobi. Jeżeli mąż by chciał wynająć nieruchomość bez zgody żony, no to też tego nie zrobi, tak? O wszystko muszą się pytać. I sytuacja zmienia się, kiedy na przykład te osoby się rozwiodą i wtedy powstanie współwłasność w częściach ułamkowych.
No i z domniemania wtedy każda z tych osób ma swoje 50%. Oczywiście to też może być inaczej, tak? Bo to jest tylko z domniemania, tak? I jeżeli małżonkowie nie postanowili wcześniej jakoś tam inaczej, albo nie było jakiejś rażącej dysproporcji w tym, kto jak przyczynił się do powstania tego majątku wspólnego, to co do zasady jest 50-50. I teraz właśnie ta współwłasność w częściach ułamkowych, kiedy nie jesteśmy już związani tak jakby koniecznością uzyskiwania zgody na wszystko tej drugiej połówki. Tutaj od razu powiem, że ta współwłasność łączna to na przykład też w spółce cywilnej istnieje. No ale jeżeli mamy tą taką w częściach ułamkowych, którą dzisiaj będziemy się zajmować, czyli na przykład z rozwodu, ze spadku albo z podziału majątku, z działu spadku albo po zniesieniu współwłasności, no to wtedy taki udział pozwala na to, że każdy tym udziałem, nawet tym najmniejszym, może dysponować tak jak właściciel. I teraz powstają bardzo często takie pytania, czy będąc współwłaścicielem nieruchomości w części ułamkowej, można go wynająć bez zgody innych współwłaścicieli lokalu w takim budynku? I tak, oczywiście można, dlatego że tak jak wspomniałam, jeżeli mamy udział w nieruchomości, to mamy jakby pozycję no niejako właściciela, tak? Czym innym jest kwestia tego, że jeżeli mamy taki udział i wynajmiemy to, no to jeżeli na przykład są inni współwłaściciele, no to inną zupełnie kwestią, o której powiemy sobie też później, jest to, czy trzeba będzie im za to oddać forsę, tak? Za ten najem, jeśli tak, to w jakiej części. Natomiast co do zasady, możemy taki lokal wynająć. I jest kolejna kwestia, czy na przykład jeżeli mamy już ten wynajem i na przykład zadzieje się coś takiego, że wynajęliśmy i tam jest lokator, który na przykład nie płaci, to czy taki jeden ze współwłaścicieli bez zgody pozostałych będzie mógł na przykład złożyć sprawę do sądu o zapłaty czy o eksmisję takiego niepłacącego lokatora? Oczywiście odpowiedź jest pozytywna, tak. Ostatnio szerokim echem w mediach odbiło się to, że gdzieś tam inwestor, notabene znany mi, dokonał zakupu udziału niewielkiego w nieruchomości, a następnie złożył pozew do sądu o zapłatę i eksmisję osoby, która to nie płaciła i zajmowała lokal bez jakiegokolwiek tytułu prawnego. I powstało wielkie jakieś zamieszanie, czy ten oto inwestor, który miał niewielki udział, czy on mógł tak zrobić? No tak, dlatego że jest współwłaścicielem i jest to jak najbardziej legalne, a nielegalne jest zajmowanie nieruchomości bez tytułu prawnego. Dlatego tutaj trzeba dość dobrze zapoznać się najpierw z tym, jakimi prawami rządzi się współwłasność, a dopiero później podejmować się ewentualnych komentarzy, bo okazuje się, że czasem brakuje wiedzy, jak to jest naprawdę. No ale dobra, czyli jak widzicie, to tak naprawdę te udziały i bycie tym współwłaścicielem daje też szereg uprawnień, szereg korzyści. Natomiast są też pewne zagrożenia i dzisiaj właśnie chciałam Wam powiedzieć o tym, jakie są pułapki, dlatego powiedziałam, że to dzisiejsze nasze spotkanie będzie trochę takie inne, ale nie po to, żeby Was wystraszyć, tylko żeby pokazać, jak uniknąć błędów, bo zobaczcie, po tym, co sobie teraz powiedzieliśmy, to każdy powinien stwierdzić, dobra, to ja już inwestuję w udziały, robimy to. Liberda powiedziała, że na tym się zarabia, że to w sumie można się tego szybko nauczyć, można za niewielkie pieniądze taki udział kupić, jednocześnie to jest super, bo można komuś pomóc, wyciągnąć go z problemów, mamy trochę taki win-win, więc wchodzimy w to. Natomiast
To jest wszystko super, jak zrobi się właśnie ten dobry audyt stanu faktycznego i stanu prawnego i rzeczywiście tutaj można na tym świetnie zarobić. Ale są też inne strony tej współwłasności, jak to się mówi, te trochę takie ciemniejsze, bo może się okazać, że na przykład taki współwłaściciel będzie nam robił dosyć spore problemy. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją, że na przykład było kilku współwłaścicieli albo kilkunastu i nagle jeden, który tak naprawdę w ogóle nikt go nie znał, ani no, nie bardzo się nigdy nie pojawiał na nieruchomości, nagle robił straszne problemy i przez to inni współwłaściciele na przykład nie mogli zrobić remontu jakiegoś poważniejszego, czy doprowadzić mediów, czy na przykład zrobić, nie wiem, jakiegoś tam porządku w częściach wspólnych, czy poprawić elewację. I dlaczego tak jest? Dlatego, że zobaczcie tutaj, tak jak macie na slajdzie, do rozporządzania rzeczą wspólną, czyli przykładowo całą nieruchomością oraz do czynności, które przekraczają zarząd zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. I co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli na przykład któryś ze współwłaścicieli nie wyrazi zgody na czynność przekraczającą właśnie ten zwykły zarząd i na przykład będzie taka czynność wymagała decyzji administracyjnej, na przykład będzie to taka sytuacja, że jesteśmy współwłaścicielami, mamy w posiadaniu super lokal w doskonałej lokalizacji na parterze, który idealnie nadałby się na to, żeby tam zrobić restaurację i w tej restauracji sprzedawać alkohol. No to jeżeli okazałoby się tak, że musimy, a jak wiadomo, żeby sprzedawać alkohol, to musimy uzyskać koncesję, no to wtedy do takiej czynności będzie potrzebna zgoda 100% współwłaścicieli. Jeżeli jeden się nie zgodzi, no to mamy duży problem. I co wtedy zrobić? Oczywiście ten problem też no, jest rozwiązywalny, ale już generuje czas, a jak wiemy w nieruchomościach czas to pieniądz, tak? I wtedy współwłaściciele posiadający więcej niż połowę mogą wystąpić do sądu o wyrażenie takiej zgody, więc to też nie jest sytuacja bez wyjścia. No niemniej jednak, jeżeli tutaj widzimy, planujemy wejście w jakiś taki temat, gdzie no, są tacy współwłaściciele, no, którzy wiemy, że coś tam blokują, utrudniają, no to też trzeba się dobrze zastanowić, czy po prostu no, nam się to finalnie opłaci, tak? Bo oczywiście, jeżeli uzasadnicie to w sądzie, że taka czynność rzeczywiście jest potrzebna, czy konieczny jest remont i tak dalej, to uzyskacie co do zasady taką zgodę, no tylko jak wiemy, no to może chwilę potrwać. No dobra, no i teraz jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, jak jesteśmy przy takich trochę wpadkach, no to poza tym, że właśnie ktoś tam może chcieć Was przyblokować, czasem po prostu typowo złośliwie, albo inaczej, może na przykład chcieć kasę za wydanie takiej zgody na to, żebyście na przykład mogli właśnie prowadzić sklep z alkoholem czy restaurację w swoim lokalu, no to jest jeszcze inny temat, bo i bardzo często jest to popełniany błąd, kiedy w ogóle ktoś błędnie postrzega, czym jest udział. I zdarzają się na rynku takie sytuacje i w ogóle możecie też znaleźć w internecie wiele takich ogłoszeń, że na przykład jest, że tam sprzedam udział w nieruchomości ze wskazaniem na lokal albo nie wiem, sprzedam mieszkanie w udziałach i ludziom często wydaje się, że no jeżeli w ramach udziału mają mieszkanie, czy tam no lokal jakiś, tak, do dyspozycji, no to, że mają pozycję tak jakby takiego wyłącznego właściciela, no i nikt im tego nie zabierze. No i tutaj można się mega zdziwić. Dlaczego? Dlatego, że często jest taki zapis w akcie notarialnym, że w ramach nabytych udziałów nabywca będzie korzystał z lokalu, na przykład mieszkalnego, położonego na pierwszym piętrze, składającego się tam z dwóch pokoi i tak dalej. I ludzie w związku z tym myślą, że
kupują mieszkanie. Tak absolutnie nie jest, dlatego że jest to wciąż tylko i wyłącznie udział w nieruchomości. On może być nawet niewielki, tylko tyle, że właśnie z tym udziałem jest związane prawo do korzystania. I tutaj trzeba bardzo dokładnie czytać akty notarialne. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli okazałoby się, że mamy bardzo niewielki udział, a korzystamy, tak jak tutaj macie na slajdzie, na przykład z 45 metrów kwadratowych, to może się okazać, że w późniejszym czasie pozostałym współwłaścicielom trzeba będzie dopłacić za korzystanie ponad udział. I w toku ewentualnej sprawy o zniesienie współwłasności właśnie takie korzyści mogą zostać również rozliczone. Także tutaj trzeba przy audycie patrzeć, czy po prostu jakby udział, który kupujemy, rzeczywiście odpowiada też no mniej więcej chociaż powierzchni i wartości jakby lokalu, z którego będziemy korzystać, żeby się nie naciąć. No i słuchajcie, no i teraz w ogóle powstaje też pytanie, za ile w ogóle takie udziały kupować i dlaczego one są tanie. No oczywiście jakby one muszą być tańsze co do zasady, no bo to jednak ten stan prawny nie jest taki typowy, no niestety, ale też banki nie chcą dawać kredytów na udziały. Ja nie znam banku, który udzieliłby kredytu hipotecznego na udział, tak? Oczywiście no, możemy finansować to innymi jakby środkami, tak? Ale tutaj kredytu co do zasady nie dostaniemy. Poza tym no zawsze właśnie jest ryzyko takie, że no, z tymi pozostałymi współwłaścicielami no czasem trzeba się, brzydko mówiąc, użerać, tak? I też może wiązać się to z postępowaniem sądowym, na przykład to zniesienie współwłasności, czy chociażby, jeżeli będziemy tymi współwłaścicielami, no to na przykład, że trzeba, będziemy chcieli coś zrobić, remont klatki schodowej, czy cokolwiek, tak? No i trzeba będzie iść do sądu po zgodę, no bo jeden będzie jakiś tam blokował, tak? Może tak się zdarzyć. Albo no może tak się też zdarzyć, to co powiedzieliśmy sobie na początku, że na przykład któryś ze współwłaścicieli albo kilku nie będzie regulować podatków. To też jest kłopotliwe, albo będą zadłużać, tak, tą nieruchomość. Dlatego no, te udziały z natury są po prostu tańsze, ale tutaj musimy też pamiętać, że jeżeli już znajdziemy taki udział, albo ktoś się do Was zgłosi i po prostu będzie chciał wręcz go oddać, to też można taką transakcję dokonać, ale jeżeli kupujecie to poniżej wartości rynkowej, to trzeba to po prostu w akcie notarialnym uzasadnić i napisać normalnie własnymi słowami, dlaczego ta nieruchomość jest tańsza, że to są udziały, że na przykład w ramach udziałów nie przysługuje prawo do korzystania z żadnego lokalu, albo że właśnie jest bardzo duża struktura współwłasności, że załóżmy nieruchomość wymaga bardzo dużych nakładów, w związku z tym istnieje ryzyko, że współwłaściciele będą musieli takie nakłady poczynić, czy na przykład istnieje ryzyko, że budynek będzie podlegał rozbiórce. Także to wszystko trzeba po prostu opisać, jak wygląda ten stan faktyczny, żeby nie narazić się na to, że ktoś po jakimś czasie na przykład powie, że no okej, kupiliście tanio, ale to był de facto wyzysk. No i tutaj jeszcze z takich rzeczy, które też często do mnie trafiają i które no są bardzo kłopotliwe, i pojawiają się te problemy właśnie osób, które kupiły te udziały, dlatego że na przykład skorzystali z, no albo po prostu gdzieś no, wydawało im coś, że tak można. To są sytuacje, kiedy na przykład kupimy sobie udział, ale cała nieruchomość załóżmy jest zajęta, już lokale są zajęte przez innych współwłaścicieli, no i wtedy no, mając udział wielu osobom wydaje się, że skoro jestem współwłaścicielem, no to ja mogę sobie tam wejść. Otóż no nie. Co do zasady, jeżeli inne osoby, nawet takie, które no, korzystają z nieruchomości bez tytułu prawnego, ale są w posiadaniu, no to ogólnie, no, jeżeli byśmy weszli do takiego
mieszkania czy domu, no to wtedy możemy zostać tutaj posądzeni o naruszenie miru domowego. No i też no, nie jest możliwe, żeby wprowadzić się na przykład do takiego współwłaściciela. Można niestety takie porady w internecie wyczytać, one są nieprawidłowe. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że posiadanie w prawie polskim jest bardzo mocno chronione, nawet bardziej niż prawo własności. I tak po prostu jest i mało tego, chronione jest również takie posiadanie, które nie jest ani w dobrej wierze, ani nie ma żadnego tytułu prawnego. No ale no, jakby nie będziemy teraz dyskutować o tym, czy to jest prawidłowe, czy nie, tylko po prostu tak jest i trzeba się do tego dostosować. O, jest z nami Mariusz, cześć Mariusz. Mariusz właśnie, wywołałam go tutaj do tablicy, bo również jest wykładowcą Akademii Prawa Nieruchomości. No sam swoje eventy świetnie prowadzę, na których ja też występuję, także cieszę się Mariusz, że tutaj zawitałeś. Natomiast z Mariuszem od razu Wam powiem, mamy super zjazd 1 marca bodajże z kwater pracowniczych i z najmu lokali i właśnie te kwestie posiadania będziemy razem z Mariuszem poruszać. To jest bardzo ważny temat, będziemy mówić jak pisać umowy najmu, żeby być bezpiecznym, jak też wynajmować lokale, gdzie na przykład najemcą jest agencja pracy po to, żeby później dalej gdzieś tam z tych nieruchomości korzystali pracownicy. No Mariusz jest bardzo doświadczony, jeśli chodzi o te kwestie związane z najemcami. Wyszkolił też mnóstwo ludzi, którzy też fajnie na rynku sobie działają. Także warto na ten zjazd przyjść, bo to jest też no, super model inwestowania, ale też trzeba umieć to robić, bo też na rynku jest po prostu masa osób, które głupoty robią, no i na przykład te kwatery pracownicze przygotowują nielegalnie dzielą lokale, no i później mają okropne problemy, bo przychodzi nadzór budowlany, mówi proszę przywrócić do stanu poprzedniego, tak? Mało tego, wiem, że też no, niektóre takie osoby nawet prowadzą z tego zakresu szkolenia, także w ogóle masakra, ale Mariusza tutaj bardzo polecam, także dzięki, że jesteś. Dobra, ale wracamy do naszych udziałów. Dobra, to słuchajcie, jedziemy dalej, więc jak widzicie, podsumowując ten wątek, to posiadanie, no to jest naprawdę, to jest gruby temat i czy to przynajmniej ma to znaczenie, czy właśnie przy kupowaniu, czy udziałów, czy nawet typowych nieruchomości, no to trzeba tego pilnować, no bo chociażby jeżeli będziecie kupować zwykłą nieruchomość, a sprzedawca się nie wyprowadzi, to też nie jest to podstawa do tego, żeby unieważnić umowę, jak się w większości wydaje, więc można naprawdę no, nieźle wtedy wtopić, tak? I po prostu kupić nieruchomość, a nie móc w niej mieszkać, czy nie móc jej wynajmować. No dobra, no i teraz kolejny wątek, czekajcie, tylko się napiję. Widzę wszystkie pytania, także ciśnijcie, dawajcie dalej, żeby Wam nic nie uciekło, a ja wszystkie będę za chwilę omawiać. Oczywiście się rozgadałam, już mamy sporo czasu, nam upłynęło, ale ten wątek musimy poruszyć, zresztą to obiecałam w naszej agendzie, a mianowicie zniesienie współwłasności nieruchomości. No bo też często jest tak, że pytacie mnie, że no dobra, ale jak to jest? Na przykład na przykładzie chociażby tego epickiego flipa szeroko komentowanego, tak? Szereg pytań takich dostałam, że no to jak to, Elu, jak to będzie? I kupi tyle ludzi tam ten swój udział, no i będzie ktoś miał na przykład jakiś, nie wiem, minimalny ułamek, tak, udział w nieruchomości i czy taka osoba będzie mogła doprowadzić na przykład do zniesienia współwłasności?
Otóż generalnie tak, co do zasady, jeżeli jesteśmy współwłaścicielami, to każdy ze współwłaścicieli ma prawo do tego, żeby nawet ten, który ma najmniejszy udział, żeby złożyć do sądu taki wniosek o zniesienie współwłasności i powiedzieć: nie, mam tu w dupie, nie chcę już być w tej współwłasności, tak? Jest to jak najbardziej możliwe i nie ma opcji, żeby sąd z racji tego, że na przykład ten ktoś miał taki malutki udział, po prostu powiedział: no nie, pan ma za mały udział, czy pani, i dlatego ja tego nie rozpoznam. Nie, sąd taki wniosek będzie rozpoznawał. Czym innym jest to, jak długo to będzie trwało, co da to w ogóle, jakby posiadając taki mały ułamek, prowadzenie takiej sprawy, no ale już na przykład w takiej nieruchomości luksusowej, no to nawet mając jakieś tam, nie wiem, 5%, to już mogą być pokaźne sumy. Natomiast jeśli chodzi o możliwość tak jakby zablokowania tego zniesienia współwłasności, jest to możliwe, ale muszą się po prostu współwłaściciele na to umówić i można to zblokować na 5 lat, a potem przedłużyć jeszcze na kolejne 5, nie? Także co do zasady, no jest to możliwe, ale no musimy po prostu zawrzeć stosowną umowę, a jak nie, no to każdy może taką współwłasność znieść. I jak ją można znieść? No oczywiście, zawsze można po prostu się dogadać, pójść do notariusza i po prostu podpisać stosowną umowę i wyjść z tej współwłasności. I tak właśnie najczęściej się dzieje, kiedy właśnie robimy te transakcje związane z kupnem udziałów w celach jakby inwestycyjnych, tak, że po prostu z pozostałymi współwłaścicielami później porozumiemy się. I tak jak wspomniałam wcześniej też, no nie, już tutaj wyłączone są emocje i na przykład od nich albo skupimy pozostałe udziały, albo po prostu u notariusza taką współwłasność wnosimy, dokonujemy stosownych rozliczeń. Natomiast jak się nie da, no to zawsze jest furtka sąd. I jak to w sądzie wygląda? W sądzie można po prostu dokonać takiego typowego podziału nieruchomości, jest to tak zwany podział fizyczny, podział rzeczy wspólnej, no i na przykład zrobić tak, że jeżeli jest działka, no to możemy wtedy z trzech współwłaścicieli, to ile tam plan na to pozwala, chociaż też są wyjątki, kiedy nawet jak plan nie pozwala, to można znieść współwłasność wbrew postanowieniom planu, ale to już o takich rzeczach mówię właśnie na warsztatach, już są bardziej takie szczegółowe, za mało mamy czasu, natomiast co do zasady da się po prostu tą działkę ciapnąć na trzy części, tak, no to sąd w taki sposób jakby najbardziej lubi, no bo to jest najbardziej takie jasne. Albo jeżeli to jest, nie wiem, jakaś duża kamienica, tak, no to na przykład można podzielić to na, nie wiem, trzy piętra, tak, i każdy robi sobie odrębną księgę i tak znosimy współwłasność. I to jest podział fizyczny, tak. Natomiast opcja numer dwa, no bo na przykład załóżmy, no mamy chociażby kawalerkę, tak, i udział w kawalerce, no to nie podzielimy tego na pół, tak, nie mówiąc już o więcej częściach, no to wtedy możemy wystosować wniosek, że okej, mamy udział w takiej nieruchomości, proszę mi przyznać na własność z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli. I tu też jest opcja, dlatego że no zobaczcie, jeżeli kupiliśmy za niewielkie pieniądze ten udział i nawet tych pozostałych współwłaścicieli będziemy musieli spłacić stosownie do wartości rynkowej, no to oni są zadowoleni, bo dostają, tak, tyle, ile normalnie wynika z operatu. Wy kupiliście to już tanio, no bo ktoś się chciał tego pozbyć, no i finalnie macie dużo, dużo tańszą nieruchomość, tak. Też to nie jest tak, że to tylko jednej osobie sąd może przyznać na własność, tylko załóżmy kilku, a spłacić pozostałych. No i jak już w ogóle jest totalny armagedon, nikt się nie chce jakby tą nieruchomością zajmować, nikt jej nie chce, albo sąd już widzi, że no nie, oni są już tak pokłóceni, że to w ogóle nic z tego nie będzie, to wtedy może dojść do takiego zwanego podziału fizycznego, cywilnego i po prostu będzie to sprzedane na licytacji i współwłaściciele zostaną obdzieleni kasą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. I teraz zobaczcie, żeby to wszystko chodziło, to jest, widzicie, to jest mega łatwe, tak? Tylko po prostu trzeba to wszystko sobie poukładać i żeby robić te flipy na udziałach, czy w ogóle flipy na stanach prawnych, no to trzeba mieć pewien system, jak w każdym biznesie trzeba mieć pewną procedurę, tak? No i najpierw musimy to znaleźć, tak? W ogóle, gdzie te udziały są. Czyli no trochę musimy, no, znaleźć
problem, może nie tyle problem nawet, co no jakiś tam temat, tak? No i teraz jak go znaleźć, ktoś powie, no ale super, tak, no to skąd my mamy w ogóle wiedzieć? No i na przykład dlatego my podczas prowadzonych przez nas warsztatów, no to ja je prowadzę z Radkiem Jankowskim, który właśnie takie okazje dostarcza naszym absolwentom, pomaga, bo wie jak szukać, robi to już wiele lat, ma swoje narzędzia, które pomagają po prostu wyszukiwać tego typu udziały w nieruchomościach, ale też jakby te nieruchomości na przykład jakieś zadłużone i tak dalej, wyszukuje, no i też szczególnie osobom, które zaczynają w te nieruchomości, w te udziały inwestować, to po prostu pomaga i na początek dostarcza takie okazje, po czym wspólnie, tak, dokonujemy analizy, dlatego że jak już coś mamy, no to też musimy dokonać analizy, czy w ogóle warto w to wchodzić, no bo są takie tematy, że okej, widzimy, kurczę, coś ma mega potencjał, może będzie, albo jesteśmy pewni, że będzie z tego kasa, no ale analiza nam pokazuje, że kurczę, że to nie wiem, no to 3-4 lata nam to zajmie, no to musimy ocenić, czy po prostu na ten moment jakby jesteśmy w stanie, załóżmy, zamrozić tyle i tyle kasy na 3 lata. Prosta rzecz, tak? Jak w każdym biznesie. Analiza rentowności, tak? Opłacalności, czas, tak? No i ta analiza pozwala też nam na wyciągnięcie wniosków, czy wchodzimy, czy nie, to jest po pierwsze, ale też jeżeli już mówimy, dobra, amen, wchodzimy w to, no to też wnioski jakby doprowadzają nas do tego, jakby jaką w ogóle strategię wybieramy, dlatego że udziały, dlatego są takie super, że one dają tak jakby mnóstwo opcji, tak? Bo normalnie jak robimy flipa, no to z reguły no to mamy opcję albo na brudno, tak? Albo remont i okej, ale jak robimy remont, no to ładujemy kasę, nieruchomość nie zarabia. A tutaj na przykład możemy zrobić tak, że wnioski mamy takie, tak, że mamy kilku współwłaścicieli, ale na przykład część współwłaścicieli jest za granicą. No i nikt się nieruchomością nie interesuje, no ale my kupiliśmy udział z posiadaniem. No to robimy sobie po prostu plan, tak, że załóżmy, no nie wiem, będziemy poszukiwać tych innych współwłaścicieli, ale zajmie to nam, załóżmy, nie wiem, pół roku. No to też, no to chcemy, żeby ta nieruchomość pracowała, te nasze pieniądze, które de facto zainwestowaliśmy, no to wtedy nasza strategia jest taka, że wynajmujemy na czas po prostu jakby uporządkowywania tej sytuacji prawnej, nie? No i też no, strategia pokazuje nam, jakie przygotować dokumenty, no i w omawianym na przykład stanie, który pokazałam teraz, no to co, no to trzeba będzie zrobić dobrą umowę najmu, tak? Oczywiście też, no, jeżeli warunkiem jest to, że nabywamy udział, ale tylko jeżeli pozostały, załóżmy, spadkobierców uda się odnaleźć, bo jak nie, to my tego nie chcemy, no to wtedy umowy przedwstępne i tak dalej. No i tu musimy przygotować dokumenty, ale nie, uwaga, jakieś dokumenty, tylko musimy wiedzieć, jakby jak je napisać, tak? I na pewno nie gdzieś tam z internetu, no bo tutaj to już jest po prostu kaplica, tak? Jeżeli tak zrobicie, bo to nie są typowe tematy, i nawet umowa najmu, jeżeli jesteśmy tylko współwłaścicielami w częściach ułamkowych, będzie inna niż taka zwykła umowa. Jak pociśniecie na zwykłej, to no problem prawie że gwarantowany. No i co? Podpisanie dokumentów, no i wdrożenie, tak? I później finalizacja. No jak już uporządkujemy ten stan prawny, no to macie no de facto też opcję, no czy po prostu chcecie daną nieruchomość zatrzymać dla siebie, czy już kiedy stan prawny jest uregulowany, na przykład sprzedać ją dalej, tak? Więc to cała taka filozofia. I co jest najważniejsze, żeby każdy z tych elementów tego systemu mieć jakby przepracowany i on musi być. Wystarczy, że jeden pomijecie i mogą być kłopoty. To jest jakby procedura, którą my stosujemy, od lat uczymy na niej właśnie robić te transakcje, to się sprawdza i też zawsze daje takie
furtki, tak, żeby wiedzieć, no dobra, może to już trzeba po prostu z tego zrezygnować, bo jest zbyt dużo niebezpieczeństw i tak dalej. No i teraz takie, jakie najbardziej będziecie mieć typowe transakcje na udziałach, no to z reguły to od byłych małżonków albo od spadkobierców. I to są też takie najbardziej typowe tematy, właśnie na warsztatach bardzo dużo czasu poświęcamy tym zagadnieniom, dlatego że no, z takimi ofertami po prostu bardzo dużo ludzi też się zgłasza. I często jest tak, że właśnie ktoś powie, kurczę, ja nie chcę już się szarpać z tym moim byłym mężem albo z byłym partnerem w sprawie o znoszenie współwłasności albo na przykład ze spadkobiercami, no i po prostu ludzie chcą to sprzedać, tak? Ale też tutaj musimy pamiętać, że to są transakcje, no jednak takie o wyższym stopniu skomplikowania, dlatego trzeba też wiedzieć dokładnie, jakie są ustroje majątkowe, małżeńskie, czy może być tak, że pomimo tego, że na przykład widzimy, że jest 50% udziałów w księdze, to czy przypadkiem nie ma ryzyka, tu już powiem, że ogólnie jest ryzyko co do tego, że no na przykład ten udział będzie inny niż te 50%, tak? Albo tak samo przy spadkach, co do zasady możemy kupić sobie od kogoś udział w spadku, no ale też musimy umieć robić bardzo dobry audyt tego udziału, czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład też no właśnie ten udział będzie inny, bo na przykład ktoś dostał dużo jakichś nieruchomości, czy ruchomości w darowiznach, tak, które mogą zostać zaliczone do schedy spadkowej. Także słuchajcie, no temat po prostu mega ciekawy, inwestycyjnie uważam, że po prostu petarda, natomiast no nie do omówienia w godzinę, no ale też po prostu tego się trzeba nauczyć, dlatego jeżeli byście chcieli, no to oczywiście robimy z tego warsztaty, to jest cały dzień, to jest ponad 10 godzin, no i tutaj uczymy bardzo praktycznie, właśnie te warsztaty prowadzę ja i Radek Jankowski, który notabene też jest moim absolwentem, już kilka lat temu skończył te warsztaty, tak się poznaliśmy, no i teraz świetnie sobie radzi na tym rynku, ma ze sobą bardzo dużą ilość udanych transakcji, gdzie zawsze obie strony są bardzo zadowolone, dlatego że zarówno i osoby, które sprzedały te udziały, no to krótko mówiąc, pozbyły się tematu, tak, są usatysfakcjonowane, no ale i oczywiście też jest duża rentowność, także też jakby no te warsztaty no, otwierają dużo, dużo drzwi w mojej ocenie, no ale to jest wymagające i tutaj absolutnie to nie jest model dla kogoś, kto tak chce sobie to, a dobra, to przyjdę i się samo będzie robić. Nie, tego się trzeba nauczyć, ale też bardzo dużo dajemy dla tego wsparcia, dlatego że mamy po takich warsztatach zamkniętą grupę, mamy bazę wiedzy, zawsze po każdych takich warsztatach są webinary takie zamknięte, gdzie omawiamy już case'y, właśnie mamy opcję dostarczania tych leadów, gdzie też później wspólnie podczas takich cotygodniowych webinarów, które odbywają się teraz w tygodniu, omawiamy po to, żeby właśnie nie popełnić błędów, tak? Także macie po prostu no, mentoring przy tych transakcjach, no i oczywiście wszelkie jakby zjazdy absolwentów, zniżki na wszystkie szkolenia Akademii, no to też oczywiście są, no i mamy fajną społeczność, także serdecznie do niej zapraszamy, tutaj wiele osób jest z nami obecnych, nie? No i teraz dla mnie to jest tylko podstawowe pytanie, tak? No teraz czasy to w ogóle zawsze jak ktoś pyta, czy to w to wchodzić, tak? Podpowiedź jest jedyna, co zależy, co cię kręci, tak? Czy po pierwsze chcesz otworzyć się na taki bardziej skomplikowany jednak model inwestowania, no, czy chcesz też zarabiać więcej i no, czy chcesz działać na rynkach takich bardziej niszowych? Jeżeli tak, no to super, tak? Dlatego, że tutaj no na jednej transakcji no to jest minimum jakieś 50 tysięcy do zarobienia, ale co jest też fajne,
szczególnie dla osób, które no nie dysponują na start jakimś ogromnym kapitałem, no bo skąd go mieć, tak, jak jesteśmy osobami młodymi, albo po prostu mamy kasę na przykład w innych biznesach, albo w ogóle nie chcemy po prostu ryzykować za dużo, tak, i tutaj możecie spróbować już posiadając, ja tu napisałam 20 tysięcy, ale równie dobrze można znaleźć coś za dużo mniej. Oczywiście to nie jest tak, że te okazje leżą tak na ulicy, trzeba się nauczyć tego szukać, ale jest to jak najbardziej możliwe, tak? My takie kazusy między innymi pokazujemy. No i też po prostu macie sporą konkurencję, nie macie w sporej konkurencji takiej, którą macie na przykład no właśnie przy tych typowych bardziej nieruchomościach, tak? No i to musicie sobie odpowiedzieć tylko na pytanie, no ile dla was coś takiego jest warte, tak? I też czy będziecie mieli czas, żeby się tym zajmować, tak? Aczkolwiek, no mówię, to nie jest jakieś generujące dużo większy nakład czasu niż te typowe, tak, inwestycje, wręcz mam wrażenie, że teraz mniej, dlatego że rzeczywiście, żeby znaleźć nieruchomość nieprzeszacowaną, no to trzeba się sporo nalatać. Także pytanie do was, no ile uważacie, że moglibyście za coś takiego, za umiejętność taką zapłacić, tak? Możecie napisać na czacie, natomiast no, jeżeli chcecie, jeżeli dla was to jest interesujące, no to mamy teraz warsztaty, inwestycja to jest 7642 zł, mamy jeszcze 7 miejsc na te warsztaty, także też podczas właśnie tych webinarów, no też dajemy wam możliwość tym osobom, które nie są jeszcze w naszej społeczności akademii, żeby po prostu skorzystać z tego, zapraszamy. Chętnie też, no, zapraszamy nowe osoby z tego względu, że też my też chętnie później robimy wspólne transakcje, także jeżeli macie ochotę, to dołączajcie. Tutaj macie link do tego szkolenia, szkolenie jest już w lutym 16, także no czasu niewiele, jest w Warszawie, to jest szkolenie stacjonarne, nie ma opcji, żeby tak zaawansowane szkolenie zrobić w formie online, pracujemy na dokumentach, na kazusach, także bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj pan Waldemar pisze, wiedza nie ma ceny, zawsze warto inwestować w wiedzę na początek, tak, zgadzam się w 100%, także zapraszam. No i teraz tak, bo wiem, że podjęcie tej decyzji jest też zawsze takie ciężkie, więc dla was dzisiaj, ponieważ jesteśmy tutaj razem z zespołem, no to zrobiliśmy taką opcję, żebyście po prostu mogli do nas jeszcze zadzwonić i po prostu zapytać, czy to jest dla was, bo my też trochę musimy z wami no, mieć interakcję, jak na przykład kogoś nie znamy, no to też chcemy to przegadać, bo jeżeli na przykład totalnie nie ma ktoś pojęcia nic o rynku nieruchomości, nic nigdy nie robił, nie zna cen i tak dalej, to od razu mówię, no nie, ten warsztat nie jest dla takiej osoby, no i no nie przyjmujemy takich osób, dlatego że to jest po prostu za trudne, tak? Ale jeżeli macie już za sobą jakieś transakcje, albo jesteście pośrednikami, albo sorcerami, a chcecie trochę przejść na taki bardziej skomplikowany level, bardziej dochodowy oczywiście, albo po prostu macie wiedzę z nieruchomości, tak, jesteście dużo, na przykład przychodzi do nas radców prawnych, adwokatów, komornicy są często, no to jak najbardziej zapraszamy, tak, nie trzeba tutaj mieć wiedzy z udziałów, ale no takie trochę obycie z rynkiem nieruchomości trzeba mieć, dlatego dzisiaj dajemy wam taką opcję, jeżeli jakkolwiek macie jakąś wątpliwość, to lepiej tego po prostu nie kupować bezrefleksyjnie, tylko po prostu zadzwońcie do nas, tu macie telefony, jeszcze nie dzwońcie tylko, bo jeszcze na razie są wyciszone, ale do 22:30 jesteśmy po prostu do waszej dyspozycji i absolutnie się nie krępujcie, dawajcie, po prostu lepiej zawsze dopytać i przyjść, żeby być rzeczywiście zdecydowanym, bo chcemy, żebyście byli też usatysfakcjonowani, ale przede wszystkim chcemy mieć później z was partnerów biznesowych, a nie tylko osoby, które przeszły szkolenie, bo
no, jakby tam możemy zarobić wspólnie dużo, dużo, dużo więcej, także, także zapraszam. Telefony zapisujcie, klikajcie screena slajdu. No i co? No i teraz czas na Q&A. Moja ulubiona zawsze część szkoleniowa. Także słuchajcie, ja wracam tutaj do, na początek i będziemy lecieć wszystkie tutaj najpierw powitania, cześć Jacek, dobra, tutaj mamy, jest Gosia, jest Daniel, dobra, słuchajcie, będę tak trochę tu wyświetlać, bo słuchajcie, żeby nie pominąć żadnego komentarza. Tu mamy pozdrowienia z Miami Północy. Super, cześć Piotr. Dobra, słuchajcie. Łukasz tutaj, nasz uczestnik webinaru, specjalizuje się w kupowaniu udziałów. Fajnie, dobra. Dalej, co my tu mamy? Czekajcie. Jest tutaj, zaczynają już się pytania. Paula pisze, posiadam udział, chcę zacząć z niego w końcu czerpać korzyści. No to tutaj trzeba by było to rozwinąć, no ale też no, w zależności od tego właśnie, czy ten udział Pauli jest tak jakby związany z posiadaniem nieruchomości, czy nie, no to też od tego uzależniona będzie możliwość czerpania korzyści. Może zdarzyć się taka sytuacja, że na przykład Paula ma udział, ale to jest udział tylko w księdze wieczystej, tak? No i ma taki tak zwany udział na papierze, no ale na przykład jest to udział dosyć spory, no to też wtedy trzeba by było się Paula zastanowić, no jeżeli nie możesz się dogadać z pozostałymi współwłaścicielami, no czy na przykład takiej współwłasności nie znieść, tak? Ale tu musiałabym więcej mieć szczegółów, żeby ci podpowiedzieć też, co z tym fantem zrobić, no właśnie od tego typu case'y będziemy analizować na warsztatach. Tutaj Marcin pisze, jutro mam mediację z drugim współwłaścicielem po trzech rozprawach już w sądzie. No tak, czasem te sprawy bywają naprawdę długotrwałe, dlatego też wybierając temat pod inwestycje, no to właśnie takie rzeczy trzeba analizować i po prostu w tym takim, w tym naszym systemie, który pokazujemy, tak, no to właśnie w analizie może wyjść, że no nie, w to nie wchodzimy, tego nie kupujemy, bo na przykład właśnie będzie to się wiązało z bardzo, bardzo długą sprawą sądową. Tutaj mamy tak, mamy temat dwóch właścicieli mieszkania, rodzeństwo zamieszkuje właściciel 5/6 udziału i 1/6 ma hipotekę, właściciele nie utrzymują kontaktu. Czy odkupienie 1/6 udziału jest interesujące? Może być interesujące, no ale też pytanie, czy właśnie ta hipoteka jest tylko na tym udziale, czy tak jakby jest no, na całej nieruchomości. Tutaj by trzeba było też mieć trochę więcej szczegółów, no ale jeżeli na przykład też ta wysokość hipoteki nie jest duża, no i też a pytanie, jaka jest wartość nieruchomości, no to takich tematów absolutnie nie odrzucamy. Takie tematy właśnie lecą do analizy i patrzymy, co można z tym zrobić. Jest Aleksandra, super pośredniczka, pozdrawiamy. Dobra, mamy tak, kolejne pytanie, od jakich kwot można zacząć inwestować w udziały? Ja nie lubię mówić tak, że tak jak niektórzy mówią, o, że od tam nie wiem, kilkaset złotych. To się może zdarzyć, tak powiem. To może tak być, że rzeczywiście będzie taka sytuacja, że ktoś na przykład po prostu powie wam, weźcie to ode mnie, zabierzcie, bo tak jak no my mamy nieraz, że ktoś gdzieś jest za granicą albo po prostu nie lubi się ze swoją rodziną i dzwonił i po prostu chcą się tego za wszelką cenę pozbyć, nawet mówią, że mogą to darować, tak? To może tak być. Natomiast tak, żeby sobie tak przejść do takich najbardziej typowych tematów, żeby też nie naobiecywać nie wiadomo czego i później też no, nie mieć wyobrażenia takiego, że o, to będzie prawie za darmo, no to jeżeli mamy już tak
jakieś 20-30 tysięcy złotych, to już jest opcja, żeby zacząć działać, tak? Ale przy takich bardziej tych, no można powiedzieć, bezpiecznych formach, czyli na przykład, że mamy, nie wiem, 50% nieruchomości, tak, i z posiadaniem, no to jakieś tam kwoty też to zależy od miasta, gdzie chcemy działać, no ale no to tam jakieś 100 tysięcy, 150 tysięcy to już jest naprawdę, no to już można, tak, można poszaleć, jak to się mówi. Okej. Bardzo dziękuję Panie Klaudiuszu za komplement. Okej. Co tu dalej mamy? Gdzie ja mam tutaj jeszcze? Nie chce mi się wyświetlić komentarz, nie wiem dlaczego. Czy nie przerwało? Znać, czy w ogóle jest ok, bo chyba napiszcie proszę na czacie dobrze, czy jest internet, bo mam wrażenie, bo wywaliło mi chwilowo, nic nie widziałam, żadnych komentarzy. Dobra, chyba wróciłam, ok. Mamy jeszcze tak, nie wiem czemu pani mi się wyświetli nieruchomości. Okej, dobra, teraz się w AI i wszystko, co z nią związane, zinwestuję. No, ja pozostaję przy inwestycjach w nieruchomości. Dobra, czy mając 3/4 nieruchomości, którą remontuje dom, współwłaściciel lub jego następca w przypadku sprzedaży, może wejść do domu w pełni legalnie? Jestem w posiadaniu od ponad 6 miesięcy. Tak, jeżeli jest tutaj jest sprzedawca w posiadaniu, to w to posiadanie po prostu może wprowadzić, tak? Także tutaj nie ma problemu. No tutaj pan Marcin pisał o tej swojej kłopotliwej sprawie, tak, że współwłaściciel domaga się dostępu do połowy stodoły i do prawej strony stajni, mam pełną moich koni, sprawa jest w sądzie, nie mamy określonego, czyja jest, kogo połowa, bo mamy po 50%. Tak, tutaj dobry temat pan wywołał, bo rzeczywiście to jest tak, że no jeżeli mamy udziały, to nie jest, jeżeli nie ma tego podziału do korzystania, podziału fuduzum, no to nie jest powiedziane, że to jest, załóżmy, po lewej stronie, po prawej, czy na pierwszym, czy na drugim piętrze, tak? Także tu właśnie no na tym polega ta współwłasność, dlatego mając mały udział, może tak się okazać, że korzystamy z całej nieruchomości. Okej. Zabezpieczenie, na jakie wpadłem, to kamery wewnętrzne oraz zewnętrzne budynku oraz materac, lodówka, turystyczna, rzeczy osobiste. Czy śpiąc tam, na przykład raz w miesiącu, można przyjąć szeroko, że jestem wyłącznym posiadaczem. Generalnie posiadanie to jest stan faktyczny, no i jeżeli rzeczywiście jest pan w posiadaniu tej nieruchomości, są pan tam pana rzeczy, no to jeżeli nawet pojedzie się na urlop na 3 miesiące, to nie powoduje to utraty posiadania, tak? Także tutaj, ale jeżeli jest ryzyko, że ktoś chciałby po prostu tego posiadania pana pozbawić, no to bardzo dobrze, że pan zabezpieczył. Okej. Czy przy braku współpracy, chęci zniesienia współwłasności, czy zdjęcia faktury operat biegłego sądowego w zakresie oszacowania nieruchomości przed remontem i nakładami będą wystarczające? Generalnie tak, powinny być to wystarczające. Oczywiście no, wszelka dokumentacja, wideo bym porobiła, także jak najbardziej. Okej. Tutaj Ania pyta, czy będzie coś więcej o gruntach z okazji nowych zmian planistycznych? No, na pewno tak, także musicie śledzić nasze wydarzenia, bo będziemy na pewno robić o tym jakieś webinaria, natomiast no, ten zjazd właśnie z flipów na gruncie z Radkiem musiałem w kwietniu, tam pełne kombo wiedzy, jeśli chodzi o grunty, no i też oczywiście zmiany w prawie i te wszystkie zmiany planistyczne będą bardzo szczegółowo omówione i ich wpływ na właśnie możliwość zabudowywania nieruchomości, dzielenia i tak dalej. Pan Tomasz pisze, udział w kawalerce to żart? Nie, panie Tomaszu, to nie jest żart. Często jest tak, że na przykład jest kilkunastu współwłaścicieli takiej kawalerki, bo na przykład
dostali w spadku, nikt z tym nie zrobił, pojawili się jeszcze kolejni spadkobiercy, ktoś tam sprzedał i powstają takie udziały, więc to żarty nie są, a rzeczywistość. Jak wygląda kwestia wejścia w posiadanie garażu murowanego? No po prostu obejmujemy je w posiadanie, zamykamy, manifestujemy, że tak, to ja jestem w posiadaniu, jestem właścicielem. No i trzeba też, no jeżeli jest ryzyko utraty posiadania, to po prostu to zabezpieczyć. No tutaj pan Klaudiusz pyta, działka kupiona 3 lata temu za 280 tysięcy, sprzedana tak za 1 300 000, brawo, tak? Także dość atrakcyjna stopa zwrotu. Tu widzę, pan opisuje swoje transakcje. No, 2019 kamienica, kupno za 324 tysiące, stan bardzo dobry. No, rozumiem, że w udziałach pan skupił. Także no, fajnie, fajnie. Także no, nie wiem gdzie, ale brzmi dobrze. Dlaczego współwłaściciel może wynająć sam nieruchomość mając udział, ale mając udział z żoną już nie może jej wynająć samodzielnie? No dlatego, że wziął ślub. Generalnie tu też bardzo dobre pytanie. O, właśnie to jest to rozróżnienie na współwłasność w części ułamkowych i współwłasność tą łączną. Jeżeli mam jedno bez drugiego, nic nie może, czyli taka typowa współwłasność. Gdybyśmy, panie Piotrze, chcieli to zmienić, no to można się na przykład rozwieść albo po prostu zrobić rozdzielność majątkową z podziałem majątku i wtedy każdy już ma swoje pół, tak, swój ułamek i wtedy to już się zmienia i jeżeli jesteśmy w posiadaniu, no to można wynająć. Okej, dobra, tu mamy jeszcze jakieś pytania. Słuchajcie, bo znowu coś.
No dobra, dajcie znać, czy jest OK. Dobra, ja Was widzę. O, Iza jest. Mamy czas na wymyślanie pytań. No, żebyście się tak nie rozhulali za bardzo. Dobra, działamy. Przepraszam, no ale no widzicie, no jest czasami taki problem techniczny i już mi się podniosło ciśnienie, no ale to będę może szybciej gadać. Poczekajcie, teraz muszę od początku znaleźć te pytania, gdzie to ja skończyłam. Poczekajcie. Co za cholerstwo. No dobra, teraz nie mogę tego znaleźć. Musicie ćwiczyć teraz cierpliwość. Ja też ćwiczę, ale to nie jest moja najmocniejsza strona. Dobra. Czy można zrobić mieszkanie, jedna księga na dwupaka, dwie kawalerki z podziałem kwoduzum i sprzedać dwóm inwestorom pod wynajem? Generalnie no to tutaj można tak kombinować, no tylko tyle, że później no sprzedajesz to jako udział, tak? Więc generalnie no nie zrobisz numeru takiego, że no wyodrębnisz dwie księgi, tak? Ale no to jest jak najbardziej możliwe, tak? Dobra, co my tu mamy? Mamy tu naszego Piotrka w temacie udziału ze wskazaniem na lokal. Jak ma się do tego podział kwoduzum? Czy w takiej sytuacji, gdy jest zrobiony taki podział, na przykład w kamienicy, czy wtedy możliwe jest kupienie udziału ze wskazaniem, czy po sprzedaży udziału podział kwoduzum się anuluje, czy można zmienić podział? Generalnie, jeżeli kupimy, to ogólnie tak jakby wchodzimy w buty tego sprzedawcy, ale rzeczywiście to nie jest powiedziane, że taki podział kwoduzum jest na zawsze, ale no też pewnymi zapisami w aktach notarialnych, tak jak na przykład to robią deweloperzy co do opcji korzystania na przykład z miejsc parkingowych, nie wiem, z ogródków i tak dalej, no to da się tak zrobić, że każdy właściciel, który będzie nowy, no to on będzie tak jakby związany tymi postanowieniami podziału kwoduzum, nie? Co tu mamy? Dobry wieczór, mam pytanie z innej parafii. Z jakiej? Chcę wejść w rynek nieruchomości. Jak zacząć? Żeby po prostu przyjść na Akademię Prawa Nieruchomości, nauczyć się tego i powiemy, jak to robić dochodowo i przede wszystkim bezpiecznie. Jacek, czy nowelizacja 930 nie zepsuje nam trochę pracy? Nie, wręcz uważam, że nowelizacja 930 nam tą pracę, oczywiście osobom, które chcą się nauczyć tego, jak dobrze robić trudne nieruchomości, ułatwi, dlatego że będzie mniejsza konkurencja, dlatego że tutaj dla niewtajemniczonych powiem tylko, że po prostu artykuł 930 się zmienił w taki sposób, że teraz nawet jeżeli jakiś tam wierzyciel nie jest wpisany w księdze wieczystej, no to i tak może dołączyć do postępowania egzekucyjnego i tu po prostu te nieruchomości zadłużone teraz trzeba nabywać nieco inaczej. Oczywiście mówimy o tym, jak dokładnie krok po kroku na warsztatach. Czy najlepiej zacząć od szkoleń? Zdecydowanie tak, ale potem od razu przełożyć je na praktykę. No i też rozsądnie wybierać te szkolenia. Dobra. Magda, czy mogę wynajmować dom po podpisaniu umowy przedwstępnej z 2/3 udziałów, czyli na czas negocjacji z posiadaczem? Tak, można, już na etapie umowy przedwstępnej można, tak? Także pamiętajmy, że jakby wynajmujący nie musi być właścicielem nieruchomości, żeby wynajmować, chociażby podnajem, nie? Także tutaj nie ma problemu. Tutaj mamy Piotr, czy dobrze zrozumiałem, że za porozumieniem stron można znieść współwłasność u notariusza, a nie w sądzie? Tak, bardzo dobrze. Tutaj macie link do zapisów, już widzę, 2 bilety zniknęły, także super, mega się cieszę, także się widzimy. No a tak jak wspominałam, jeżeli macie jakieś jeszcze wątpliwości, to też jeszcze
jeszcze zadzwońcie do nas. Mój zespół już jest pod telefonem, do mnie tylko nie tarabancie, bo tu jeszcze do Was muszę gadać, bo chcę na wszystkie pytania odpowiedzieć. Dobra. Tutaj o, bardzo dobre pytanie, jak wygląda kwestia roszczenia, jeśli współwłaściciel wynajmie nieruchomość i nie dzieli się pożytkami, no to po prostu trzeba wystąpić o rozliczenie pożytków, tak? W stosunku do tego, no i to jakby robione to jest no dosyć łatwo, no bo bierzemy pod uwagę, ile na przykład trzeba było zapłacić czynsz za takie mieszkanie, no i proporcjonalnie trzeba będzie to rozdzielić, ale też ta osoba, która sprawuje zarząd nad nieruchomością, na przykład czyni nakłady, no to ona te rozliczenia może o to pomniejszyć, tak? No i też oczywiście pożytki się przedawniają. Także pamiętajmy o tym, czy po zniesieniu współwłasności można od razu podzielić geodezyjnie grunt, niezależnie od wydanych WZ, tak tutaj to zależy, to już temat do grubszej analizy, tak? Także tu w niektórych wypadkach tak, w niektórych nie, także tu trochę za mało danych, a nie chcę tu jakiejś głupoty powiedzieć, bo tu może być różnie, nie? Czy wynajmując lokal, mając tylko udział, współwłaściciel może mnie pozwać po zwrot korzyści proporcjonalnie, czy dopiero przy zniesieniu współwłasności? Może, tak, ale generalnie jak zostanie wszczęta sprawa o zniesienie współwłasności, to o te rozliczenia są pewnie zawiesi. Co my tu dalej mamy? Tu pan Rafał pyta, czy jak chce się zacząć tradycyjnie flipować, no to zachęcam do skorzystania ze szkolenia u Daniela Siwca, także świetne szkolenia prowadzi z tego zakresu takich typowych, klasycznych flipów, każdemu polecam, mój serdeczny kolega, ale przede wszystkim praktyk i fachowiec z tej dziedziny. Ile trwa procedura sądowa, jakie są koszty sądowe dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych, ile trwa, to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi, dlatego że to zależy od ilości współwłaścicieli, to zależy też od tego, w jakim mieście to będzie, no na przykład w Warszawie bardzo długo czeka się na pierwszą rozprawę, w mniejszych miastach to jest szybciej. Jakie są koszty? No to koszty też będą związane z tym oczywiście wpis sądowy, no ale też jeżeli na przykład będą biegli im więcej tak jakby rozliczeń, no to tym większa kasa, dlatego że jeżeli biegły będzie miał tylko wycenić, no to w miarę to będzie tanio, natomiast jak będą rozliczane jeszcze właśnie jakieś nakłady, pożytki, korzyści, no to ten operat po prostu będzie dużo droższy, nie? Także to też, no właśnie jak mieliście ten system, no to też jeżeli mamy tą strategię, że wchodzimy w coś, ale opcją jest zniesienie współwłasności, to oczywiście też sobie wszystko tam musimy rozpisać dokładnie. Sekundkę, bo Kasiu, mam prośbę, żeby wpisać, bo tutaj mamy w komentarzu prośbę o podanie numerów telefonów. Może podaj na razie do siebie i do Piotrka, do mnie oczywiście też, bo ja już teraz nie znajdę tego, bo jak wywaliło internet, to słuchajcie, wywaliło tą prezentację. Oczywiście każdy, kto zechce, dostaje ją na maila do siebie, tylko po prostu musicie dać znać, ale za chwilę Kasia w komentarzu wpisze jeszcze te. O, coś się pojawia i znika, słuchajcie, to już tu, już może nie psujmy, zaraz tutaj mój zespół trochę mi pomaga, także mam nadzieję, że okej, dobra, były numery telefonów, dobra, mamy to, słuchajcie, macie teraz te numery, także na razie, jeżeli teraz chcecie już pogadać, to dzwońcie do Kasi i do Piotrka, bo mój telefon jest jeszcze wyciszony, oni działają tutaj. Także zawracajcie nam głowę, jeżeli macie jakieś tam pytania odnośnie warsztatów. Dobra, Piotrek Białas, cześć. Mam takie pytanie, grunt pod bloki 17 współwłaścicieli, jeśli nie ma zgody co do sprzedaży, to oddać sprawę w zarząd sądowy, bo nawet składając wniosek o zniesienie współwłasności, nikt ze swoim kawałkiem nikt nic nie zrobi, a współwłaściciele są pokuseni. No nie, no to bym w ogóle nie robiła czegoś takiego, żeby to dzielić na kawałki, tak? 17 współwłaścicieli to nie jest jakoś tam strasznie dużo, no trzeba by się było zastanowić,
czy oni są znani, czy mamy ich adresy, w jakim są wieku, no zrobić po prostu audyt tego, ale raczej bym tutaj, no chyba, znaczy zarząd sądowy, no to jest taką ostatecznością, ale spróbowałabym tą współwłasność ogarnąć, ale słuchaj, zadzwoń do mnie, to sobie to przegadamy. Także kontakt masz, zresztą też na udziałach Piotr był u nas, także zapraszam tutaj dla naszych absolwentów, oczywiście wszystkie konsultacje jak najbardziej chętnie prowadzimy. Dawid, zakup udziałów przy licytacji komorniczej ma sens, czy drugi współwłaściciel nie jest zainteresowany zbyciem? Oczywiście, że ma sens, to jest w ogóle też jeden z paneli, który omawiamy, tylko tu trzeba mega uważać, jakby, czy kiedy w razie, gdy jest nieruchomość zadłużona, no to też trzeba uważać, czy przypadkiem hipoteka nie zostanie, bo można kupić udział, a zostanie hipoteka, bo jak na przykład hipoteka powstała, zanim doszło do powstania współwłasności, to można sobie nabyć z długiem. Tu też kilku inwestorów, i to takich naprawdę zaawansowanych, popełniło błąd. Ale jeżeli tu dobry audyt zrobimy, to mega dobre dochodowe tematy mogą być. Chcę zacząć flipować, jak zacząć? Zapraszam, powiem, zapraszamy na szkolenia. Dobra, macie telefon do Kasi, także tutaj macie do Piotr, Kasia wszystko wyświetla. Dobra, czekajcie, coś tu, co my tu jeszcze mamy? A tutaj Michał pyta, kiedy ma być to szkolenie? 16 lutego w Warszawie, siedzimy od 9 rano i siedzimy do późna, do 20, no, a później tradycyjnie idziemy na integrację, omawianie kazusów, no a później na jakiś tam relaks, także też jest zawsze bardzo wieczorami przyjemnie. Okej, okay. I Paula jeszcze pyta, na jakiej podstawie obliczyć wartość cenową posiadanego udziału i działce, jeżeli chciałabym go korzystnie sprzedać, dotyczy Warszawy. No to tutaj też, żeby obliczyć tą wartość oblicza się prosto, tak? No bo po prostu, jeżeli to jest 1/4, no to trzeba wziąć wartość rynkową nieruchomości i jakby powiedzieć, dobra, ile ta 1/4 jest warta. I to jest wartość tak jakby rynkowa. No ale ponieważ to jest udział, no to na tę cenę będzie miało wpływ to, czy ten udział będzie związany, jeżeli go sprzedasz, no to czy sprzedasz razem z posiadaniem, jeżeli tak, no to czy ten udział i jakby ta powierzchnia, którą przekażesz nabywcy, będzie odpowiadała jakby temu udziałowi, tak, w wysokości tego udziału. No i co, no szereg rzeczy, tak, czy na przykład jak nakłady, czy istnieje ryzyko rozliczenia właśnie ewentualnych pożytków, korzyści, jeżeli na przykład no, sprzedasz ten udział, a ten, kto wejdzie w to posiadanie, no to będzie korzystał ponad udział, no też kim są inni współwłaściciele, czy oni są problemowi, czy nie, czy płacą, czy nie płacą, no czy jest ryzyko, że na przykład zrobią zadłużenia, także no musicie tutaj, no to dlatego właśnie no, te warsztaty trwają 10 godzin, bo my tego wszystkiego uczymy, tak? Za ile w ogóle kupić to, ale też za ile sprzedać. No czasem jest też tak, że jest bardzo niewielki udział, no a warto za niego zapłacić nawet więcej niż wartość rynkowa. A dlaczego? Dlatego, że na przykład tylko właśnie ten mały udział brakuje wam do tego, żeby stać się 100% współwłaścicielem, nie? Czy zakup, tu słuchajcie, coś nie mogę doczytać, ale coś tam z udziałem na wskazanie dożywotnego nieodpłatnego użytkowania. Wartość mojego udziału za taki metraż to tylko 150 tysięcy. Czy są tu jakieś pułapki? Czy zakup 3,48 chyba w 118-metrowym lokal 52 metry z udziałem. Nie bardzo, wiesz co, tutaj wiem, o co chodzi, ale no, jeżeli chodzi o kwestię dożywocia, to co do zasady na udziale, to tak nie za bardzo da się zrobić dożywocie, aczkolwiek spotkałam się z takimi zapisami. No ale generalnie, no, jak widzicie w ogóle w jakiejkolwiek nieruchomości prawo dożywocia,
no to tu już czerwona lampka powinna się zapalić, bo pamiętamy, że o ile służebność można znieść, no to już na przykład takie dożywocie, no to może rozwiązać co do zasady tylko sąd. Dobra, słuchajcie, kończymy już, bo zaraz pewnie znowu mi wywali tego StreamYarda z tego względu, że on jest tam ustawiany na jakiś tam czas. Widzimy się 16. Tutaj oczywiście też widzę jakieś zapytania na priv, czy można liczyć na rabat na szkolenie. Słuchajcie, no można, dzwońcie do nas, także no jeżeli nas jakoś szybko tu przekonacie, to dzwońcie do Kasi, do Piotra, dzwońcie do mnie, jak tylko się rozłączę z wami, więc na pewno jakąś fajną ofertę zrobimy. Na pewno to, co możemy, no to możemy wam też, ja wiem, że to no nie każdy ma taką kwotę od razu, dlatego nie ma problemu, możemy rozłożyć po prostu na raty tą opłatę, nawet na 3-4, także no po prostu tylko dajcie znać, tak? Ale to już musimy uzgodnić indywidualnie, no bo poprzez taki zwykły zakup w sklepie to się nie da zrobić. No i co? No, mam nadzieję, że się widzimy na żywo. Też zapraszam oczywiście was do śledzenia moich wszystkich social mediów, których aktualnie dużo się dzieje, a będzie się działo jeszcze więcej, obiecuję. Także klikajcie na nasz fanpage na Facebooku, mamy kanał na YouTubie, oczywiście Instagram, nawet jesteśmy na TikToku teraz, także koniecznie bądźcie razem z nami. No i co, słuchajcie, no z mojej strony to chyba już tyle, tu macie kontakt, też wszystkie jakieś tam szkolenia inne, o których mówiliśmy, no to znajdziecie tutaj na tej naszej stronie, także jeżeli chcielibyście, czy szkolenie z tych nieruchomości zadłużonych, z wierzytelności, to takie warsztaty mamy. No oczywiście teraz to najbliższe to udziały, szkolenie, jak wspominałam, z Mariuszem Stężałym, najem kwatery pracownicze, to jest też super szkolenie w marcu, także będzie się działo. No i co, dziękuję wam za ten wspólny wieczór. Bardzo mi miło, że tak aktywnie uczestniczyliście do końca. Wiele osób jest z nami, także jeżeli było to dla was wartościowe, będzie mi też bardzo miło, jeśli podzielicie się takim komentarzem na moich social mediach, na Facebooku. Także to też daje mi feedback wtedy, czy to, co robimy, jest dla was ok. A jeżeli macie jakieś pomysły też na kolejne webinary, kolejne tematy, to koniecznie podrzucajcie i ja bardzo lubię dzielić się z wami wiedzą, więc serdecznie zapraszaj. O i zapiszę, Jacek Morka na szkolenie przyjeżdża i tak jest. Koniecznie zapraszamy. Iza będzie, Iza tutaj mocno mnie wspiera w zespole, także serdecznie wszystkich zapraszamy. No i co, ja już spadam, wam życzę samych bezpiecznych i mocno dochodowych inwestycji. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości w zakresie prawa nieruchomości, czy będziecie chcieli sprzedać albo kupić nieruchomość, wynająć, to kontakt macie, zarówno ja, jak i mój zespół, moja agencja nieruchomości i kancelaria, chętnie będziemy was wspierać na tej waszej zawodowej drodze. No i co, do zobaczenia, widzimy się 16 lutego na udziałach, no i czekam pod telefonem, także wyłączam się i spodziewam się, że będzie sporo tych rozmów, także hej, cześć.